Witam serdecznie. Znajdujemy się w hali sportowej w Łącku, a wraz ze mną gospodarz tegoż miejsca, a konkretnie parafii, na której znajduje się właśnie ten ośrodek i bardzo ważne wydarzenie. Jesteśmy na pięknym koncercie Serce dla Jasia. Koncert zorganizowany między innymi przy współpracy zespołów pana Sławka Świeżyńskiego, zespołu Bayer Full, a także księdza proboszcza, księdza Daniela Kwiatkowskiego, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. Proszę księdza, na samym początku chciałbym zapytać się, proszę nam powiedzieć, skąd wziął się w ogóle pomysł właśnie na taki koncert? No ja myślę, że pomysł to nam podsunął Święty Walenty, patron naszej parafii. Odpusty w naszej parafii zawsze odbywają się 14 lub w okolicach 14 lutego i zawsze coś staramy się zrobić takiego, ja wiem, oryginalnego, dobrego w czasie tego odpustu. W ubiegłym roku wpadliśmy na pomysł, żeby dawać błogosławieństwa dla zakochanych. No i to się przyjęło, bardzo chętnie ludzie brali te błogosławieństwa, a jako, że u nas, nie wiem, chyba prawie wszyscy są zakochani, no to mnóstwo tych błogosławieństw się rozeszło. I w tym roku, no trzeba przyznać, że to pan Sławek Świeżyński wpadł na taki pomysł, żeby zorganizować koncert charytatywny. Myślę, że najważniejszą postacią dzisiaj w czasie tego koncertu to jest Jaś, nasz parafianin, który naprawdę przeszedł bardzo wiele w swoim życiu. On ma 3 lata, ale tyle operacji, tyle pobytu w szpitalu, co on przeszedł, to rzadko kto przebywa. I dlatego zrodził się taki pomysł, żeby zorganizować ten koncert i dochody z niego przeznaczyć właśnie dla Jasia. Pomysł jest, realizacja jest. Ksiądz, wychodząc na scenę, popatrzył na widownię. Jakie pierwsze wrażenia? Wrażenia były bardzo pozytywne, bo ja zobaczyłem mnóstwo tych, którzy byli na mszach świętych dzisiaj. Właśnie to było też takie charakterystyczne, że dziś ten, kto był na mszy świętej odpustowej, otrzymał błogosławieństwo i to błogosławieństwo było przepustką na ten koncert, biletem na ten koncert. I widziałem i swoich ministrantów, i wszystkich innych, wielu parafian, którzy byli na odpuście i teraz kontynuują swoje świętowanie. Muzyka disco polo w Łącku chyba jest bardzo popularna i znana nie tylko, sądzę, tutaj w tych rejonach, ale i w całej Polsce, po czym możemy zobaczyć, ile osób przybyło na dzisiejszy koncert. Jak ksiądz uważa, będzie to udany koncert? No, myślę, że tak, bo frekwencja jest bardzo duża i no, my tutaj to jesteśmy... Myślę, że jesteśmy za pan brat z tą muzyką disco polo, jako że pan Świeżyński jest naszym parafianinem, a więc on też w pewnym sensie promuje tę muzykę. No, sądzę, że będziemy się dobrze bawić. Już słyszę, że się dobrze wielu bawi. Czyli można łączyć muzykę z pomocą takich koncertów charytatywnych, zwłaszcza jeśli chodzi o disco polo. Znaczy, pewnie nie słychać o nich, ale są organizowane. Dzisiaj w Łącku mamy taki koncert. Pięknie to się łączy. No ja osobiście nie słyszałem jeszcze o koncercie charytatywnym dyskopolowym, ale myślę, że zrobiliśmy dobry początek i będzie można to kontynuować, bo już rozmowy wstępne czyniliśmy, żeby to nie był odosobniony przypadek, żeby to nie był tylko ewenement taki jednorazowy, żeby iść w tym kierunku, bo na pewno wiele jest takich spraw, które można wesprzeć, prawda? Wielu ludzi, których można wesprzeć w ten sposób. No i mam nadzieję, że jakoś będzie się nam to udawać przy współpracy naszego patrona. Porozmawiajmy jeszcze troszeczkę o bohaterze dzisiejszego spotkania, o Jasiu. Dzisiaj jest tu razem z nami na koncercie wraz z rodzicami? Tak, tak. Jasiu jest tutaj z rodzicami i z dziadkami,
ale no jeszcze nie oswoił się z rzeczywistością i jeszcze przed publicznością nie wystąpił. Jeżeli będzie na tyle przygotowany do tego, żeby przyjść, znaczy żeby się pokazać, myślę, że rodzice z nim pokażą się na scenie. No wiadomo, że dla takiego małego dziecka to jest wielki stres i wielkie wydarzenie, ale myślę, że będzie to dla niego również będzie pozytywnym wydarzeniem. Jak zareagowali rodzice Jasia, gdy usłyszeli o pomyśle koncertu charytatywnego? No ja rozmawiałem z nimi przy okazji wizyty kolędowej na przykład, prawda? No oni byli bardzo najpierw zaskoczeni trochę, a później bardzo wdzięczni za to, że ktoś dostrzegł te ich potrzeby. Bo pamiętajmy, że Jasiu musi mieć ciągle dostosowywane buciki ortopedyczne i ortezy specjalne. I one kosztują bardzo dużo, a on rośnie i co jakiś czas trzeba je zmieniać. Więc to są kolosalne koszty dla tych ludzi. A oni mają też i swoje wydatki. Wiem, że nie są jakimiś tam ludźmi majętnymi, więc to na pewno będzie dla nich wielkie wsparcie. I oni wyrażali swoją wdzięczność organizatorom i wszystkim tym, którzy zechcieli się włączyć w to dzieło. Czy ksiądz proboszcz już ma jakieś pomysły na kolejny rok, na świętego Walentego, czy jeszcze nie? Chociaż może ma coś w głowie, ale nie chce nam zdradzić. Właśnie, to jest bardzo dobre podejście do sprawy. Ja już coś mam w głowie, ale jeszcze nie chciałbym mówić, bo te pomysły, one ewoluują, prawda? I może coś tam się zmienić, może coś innego wpaść do głowy, ale chcemy też w przyszłym roku coś ciekawego zrobić, żeby coś dobrego z tego wynikło, a z drugiej strony, żeby też promować naszego patrona. Nie tylko od tej strony, jak zazwyczaj media go promują, mówiąc walentynki, ale mówiąc, to jest dzień świętego Walentego, dzień świętego biskupa męczennika, który coś potrafił dobrego w życiu zrobić i który dzisiaj działa przez ludzi. Co powinniśmy życzyć małemu Jasiowi? No przede wszystkim to myślę Bożego błogosławieństwa i zdrowia, bo jeżeli będzie Boże błogosławieństwo i to w planie Bożym będzie się mieścić, to zdrowie dla Jasia, to ja myślę, że Pan Bóg go tym obdarzy. Czy jeżeli mówimy o pomocy dla Jasia, oprócz takiego koncertu charytatywnego, jeżeli ktoś chciałby na przykład poprzez antenę naszego radia, czy też osobiście poprzez księdza, czy jakoś można jeszcze wspomagać Jasia? Pewnie, że tak. Można. Dzisiaj nawet na hali tutaj są osoby, wolontariusze, które zbierają datki dla Jasia. No to są dzieci Ziemi Łąckiej, czyli nasz zespół lokalny i oni zbierają do puszek datki. A jeżeli ktoś chciałby również podzielić się swoimi zasobami materialnymi z Jasiem i nie tylko, myślę, bo znalazłoby się więcej takich Jasiów u nas, ale no wiadomo, jakie są możliwości. Można to zrobić, czy to przez radio, czy osobiście zgłaszając się do parafii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również pozdrawiam wszystkich. A my jesteśmy z bohaterem dzisiejszego spotkania, z małym Jasiem wraz z mamą. Jak widzimy, Jasiu już ma miecz, ma też zabawki. Może na początku zapytamy mamę. Proszę powiedzieć, jak pani zareagowała, gdy usłyszała, że będzie taka piękna akcja, taki piękny koncert właśnie dla Jasia? No właśnie, my w ogóle się nie spodziewaliśmy takiej akcji, bo my z panem Sławkiem rozmawialiśmy o datkach na KRS, o wpłacie na 1%. No i właśnie pan Sławek Świeżyński mówi, że no niestety zobowiązałem się wpłacić komuś innemu, ale poczekajcie, ja coś wymyślę i wam też pomogę. Mama. No i właśnie nie minęła może pół godzinki, pan Sławek dzwoni, organizujemy koncert dla Jasia. I to była taka właśnie pierwsza chwila, kiedy pojawił się ten pomysł i
I został mile zaakceptowany też przez gminę, przez tutaj naszych mieszkańców, naszych przyjaciół, także wszystko się udało. Proszę powiedzieć, jak Jasiu czuje się na koncercie? Pierwsza chwila, oczywiście Jasio płakał. Mama! No, jak to dziecko, ale teraz już widać, że ma super zabawki i te zabawki zagoiły wszystko. Zabawki są, koncert dla Jasia jest. Jak moglibyśmy jeszcze Jasiowi pomagać? No bo wiemy, że dzisiaj jest zbiórka przeprowadzona, także czy w inny sposób jakoś też można Jasiowi pomóc? Jasiowi można pomagać wpłacając pieniążki na konto fundacji... Boże, zapomniałam. No właśnie, to wszystko ze stresu, ale można wpłacać, można też do państwa, prawda, zgłosić się, czy też do księdza proboszcza? Tak, u nas w Łącku, Łyzińscy, czy do księdza, czy do pana Sławka, do gminy. My tutaj wszyscy nas znają, także chyba myślę, że nie będzie problemu. Czy moglibyśmy troszeczkę o Jasiu powiedzieć? Jaki jest? Jasio ma teraz 2,5 roczku. Jest dzieckiem bardzo zdolnym, bardzo lubi się bawić, układać puzzle, układać klocki. Bardzo dużo lubi spędzać czasu na dworzu. No jest takim normalnym 2-letnim dzieckiem, tak? Które... Czy leczenie jeszcze długo potrwa? To znaczy leczenie będzie cały czas, bo Jaś ma wodogłowie, ma wstawioną zastawkę, więc cały czas jesteśmy pod kontrolą Warszawy i no nic nie zapowiada na razie tego, żeby to miało być przerwane. Proszę powiedzieć, co powinniśmy państwu i Jasiowi życzyć? Zdrowia, siły i przede wszystkim takiej cierpliwości do tego wszystkiego, bo żeby uzyskać efekty rehabilitacją, ćwiczeniami, to trzeba dużej cierpliwości. Tego z całego serca razem z Katolickim Radiem Diecezji Płockiej życzymy państwu, życzymy Jasiowi. Mam nadzieję, że Jasio coś nam powie jeszcze na koniec. Bohaterze nasz, powiedz coś do mikrofonu. Powiesz nam, Jasiu? Cześć. No powiedz cześć. Cześć. Jasiu powiedział cześć, pozdrawiamy bardzo serdecznie, a pomachasz jeszcze tutaj do kamery, pomachaj wszystkim, no pomachajmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Łącka z naszym bohaterem Jasiem. Naszego gościa chyba nie trzeba przedstawiać. Pan Sławek Świeżyński z zespołu Bayer Full. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Panie Sławku, na samym początku proszę nam powiedzieć, skąd ten boom na disco polo? Bo dzieci, które słuchały nas 20 kilka lat temu, dorosły. Są teraz na kierowniczych stanowiskach i one stwierdzą, że to nie jest żadna żenada, że chcemy słuchać piosenek, które słuchaliśmy, jakby byliśmy w kołyskach, jak nasi rodzice bawili się i tańczyli. I to disco polo troszeczkę też dorosło do tego, że już może być na salonach. To prawda, sam oglądałem kiedyś Disco Relax i powiem szczerze, mam dzisiaj tą przyjemność stać koło największej gwiazdy. Cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj spotkać się w Łącku. Pomagamy małemu Jasiowi. Skąd pomysł na taki koncert? Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby walentynki nie kojarzyły się z tylko świętem, nazwijmy to, świętem zakochanych i z tak zwanym seksem. Trzeba to po prostu powiedzieć. Bo zależało nam na tym, że święty Walenty niósł ze sobą bardzo dużo miłości i dla chorych, i dla potrzebujących. I my również chcieliśmy, żeby te walentynki wyglądały w taki sposób, żebyśmy my wszyscy, nasza cała społeczność powiatu i Płockiego, i Gostynińskiego, i naszej parafii, przyczyniła się do czegoś dobrego, żeby dać komuś tą odrobinę radości, odrobinę nadziei na zdrowie. I jestem święcie przekonany o tym, że zaprosiłem dziś na nasz koncert Pana Jezusa, modląc się rano. Zaprosiłem świętego Walentego i wszystkich świętych i zaprosiłem wszystkich aniołów, stróżów, tych gości, którzy się z nami bawią. Mówię, macie być z nami tutaj koniecznie. Powiem szczerze, to jest genialne. Nigdy w programach Disco Polo nie było mowy o Panu Bogu, a dzisiaj łączymy wiarę, muzykę, disco polo i pomoc charytatywną. To jest genialne.
bo to jest takie nasze polskie. To nie jest nic nowego. Muzyka disco polo jest muzyką biesiadną, muzyką rodzinną przede wszystkim. I dlatego no, mnie to zupełnie nie dziwi, że możemy w ten sposób o tym mówić. Wszystkie zespoły, ja to mogę powiedzieć uczciwie, wszystkie zespoły wychodzą na scenę, wszystkie się modlą. I ja też. Nie ma zmiłuj się. Tam jak się wychodzi, to jest ta adrenalina. Ja sobie mogę tam cudować, mówić tam, że no jestem już takim zwierzęciem estradowym. Ale zawsze mówię, w imię Ojca i Syna, Panie Boże, jedziemy. Panie Sławku, proszę powiedzieć też naszym słuchaczom, ale tym, którzy też będą oglądać nasz wywiad, dlaczego akurat Jasiu, dlaczego akurat Wącku? Jasio jest synkiem rodziny, z którą my się przyjaźnimy, może na tak powiedzieć. Mój syn z ojcem Jasia jest serdecznym przyjacielem. Oni razem chodzili do szkoły, razem zajmują się końmi, razem. I poprosił mnie, by zebrać, oddać 1% ten z podatku, jaki możemy odliczyć. Ale mówię, Rafał, do tego ojca, mówię, słuchaj, to są takie pieniążki znikome, wiesz, to trzeba zrobić coś innego. Można to w taki sposób. A my od 2 lat z księdzem proboszczem Danielem Kwiatkowskim prowadzimy akcję błogosławień dla zakochanych. Że nie tylko takie sobie świętowanie i jest cacy, tylko mamy odpust parafialny świętego Walentego. Będę starał się namówić księdza proboszcza, żeby te relikwiarz, jaki mamy z relikwiami świętego Walentego, był na dotknięcie dłoni, żeby on nam przynosił coraz więcej szczęścia w naszej parafii. A na pewno jest, bo powiem wam tak szczerze, że jak tylko padło hasło, robimy, jakby za dotknięciem boskiej ręki wszystko zaczęło się układać. Wszystkie zespoły, które dziś występują, wszystkie powiedziały tak. Firmy ochroniarskie, firma nagłośniająca, urząd gminy, pracownicy urzędu gminy, starostwo powiatowe, pracownicy starostwa, wójt, posłowie, wszyscy się wrócili. I żeby to nie było, że jakaś jest kampania. Nie, bo bez tych służb, bez tych samorządów ciężko jest coś zrobić. Bo to tak wiecie, no samemu to się bije głową w mur, no co mam zrobić? Ale jak takie osoby powiedzą, bardzo proszę pomóc, jak katolickie radio powiedziało, posłuchajcie i zapraszamy, to idzie. I tak mówię, czuję się tą rękę Boga. My też bardzo się cieszymy, że możemy w tę inicjatywę się włączyć. Czy mógłby pan króciutko naszym widzom i słuchaczom powiedzieć, jakie zespoły dzisiaj wystąpią podczas koncertu? W dniu dzisiejszym wystąpią kapele typu Quest, Elixir, Voyager, André, Aleksandra. Potem jest grupa Cleaver, po nim jest najszybszy zespół świata MIG ze swoimi największymi przebojami. Po nich są Piękni i Młodzi. Po czym na zakończenie śpiewa zespół Bayerful i myślę, że wtedy będzie najwięcej emocji, bo mam przygotowany repertuar typu Wspaniała Matko, będziemy wszyscy razem śpiewali Barkę. To ma być inaczej, to ma być tak ciepło, jak tylko może być. Ale czy też usłyszymy jakieś hity z polskiej sceny disco polo? Nie, no, w naszym wykonaniu obowiązkowo, tam bez majteczek, frobeczki się nie obejdzie. Ale te wszystkie zespoły wykonają swoje największe przeboje. Bardzo serdecznie dziękuję za wywiad, ale także bardzo serdecznie chyba dziękuję za to, co tutaj robicie. To jest naprawdę wspaniałe i mam nadzieję, że przyniesie wielokrotne owoce i będziemy także wszyscy mogli wspomóc Jasia. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam was serdecznie. Do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.